Ostrów Wielkopolski. Witamy przed świętami. Minus 5 jakieś. Lecimy. A gdzie lecimy? Do Warszawy lecimy. A co będzie w Warszawie? Tam będzie lotnisko. I z lotniska lecimy dalej do Bangkoku. Tak się cieszę, kurczę. Na plaży. Urlopik jest. Czas wakacji. Oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda. Nie chce podać? A to szkoda. Kurczę, jak ja lubię te azjatyckie klimaty. Idę właśnie się spotkać z konkwistadorem, czadem, albo czarem, nie wiem, ktoś go tak nazwał. Fajnie. Fajnie i ciepło, o Jezu, jak ciepło. Jest ich wariat. Siemano, wariacie, co tam? No i tu. Covidianie. Aj, zapraszam. Zapraszam. Ty się postarzałeś trochę. Włosów ci siwych przybyło. Ty, mam więcej od ciebie chyba, co? Dobra, pół głowy. No. Witajcie, idziemy sobie na zupkę. A ten gość nawija. Ja po prostu nie mogę z nim, no. Tak więc się trochę pogadam do kamery. Ja się też muszę. Albo od ciebie muszę się nauczyć tak nawijać. Ale to wiesz, kto z kim przestaje, takim się staje, nie? Także. No lepiej ze mną nie przystawaj. Ja mam złe nawyki. No. Masz. Coś o tym wiemy. Także Bangkok. Święta. Prowadzimy trochę do gościa, zapraszam, siemano. Ja chyba byłem w Bangkoku więcej razy niż ty. Jest nieprawdopodobieństwo, ale teraz jesteś moim gościem, więc... Przebiegamy przez ulicę. Pablo poszedł tam gdzieś. Zostawił mi kamerę pod opiekę. Ale nie jest tego świadomy, że... ja tego w spokoju nie zostawię. Tak więc siemano, witam serdecznie, nazywam się Piotr Polo Przywarski, moi drodzy. Fajna kamera. Mam taką samą, więc bardzo łatwo mi się do niej mówi. Czuję się, jakbym po prostu gadał do siebie na swoim blogu. Pablo Dobra Morda. Poznaliśmy się w Turcji. Jakby ktoś nie wiedział. Przez Piotrka Pająka. Polataliśmy sobie troszkę paralotnym. Jeszcze był z nami baza. Pozdrawiamy również serdecznie bazę. Znajdujemy się aktualnie na dzielnicy Chinatown w Bangkoku, gdzie ja stacjonuję od kilku dni. I Pablo też będzie przez kolejne dni raczej tutaj ze mną gdzieś tam się błąkał i później będziemy razem lecieć na południe. A gdzie? To wam nie mogę powiedzieć, bo to raczej jest tajemnica. I czekamy na zupę, już wam pokazuję jaką. Ta zupa to nie byle jaka zupa. Tu pani przygotowuje najlepszą zupkę jaką jadłem. Sawadika. Z wieprzowinką. Bardzo smaczna zupka. Więc tak, pierwsze co się robi, przyjeżdżając do Tajlandii, kupuje się changa i zamawia pad thaja. Nie zamawiał się pad thaja. Piotr... Ja mówiłem, że nie zamawia pad thaja. Nie zamawia. Piotr w ogóle znalazł tutaj taką budeczkę na ulicy. Mega żarcie, naprawdę mega żarcie.
nie będę ściemniał. Powiem tak. Powiedziałem jej, żeby zrobiła, już mówię, najpierw zrób Big Noodle. Później mówię, ona mówi, że może Pad Thai. Ja mówię, dobra, to zrób tego Pad Thai. I to nie jest Pad Thai. To jest Big Noodle. Nie smakuje jak Pad Thai. Ale jest bardzo dobre. Nieważne jak się nazywa. Ważne mordy, że ma smakować. Znaczy zrób to. Jemy. Opowiadaj, pójdźmy co? Pójdźmy do domu. Pójdźmy do chaty. Weźmiemy pieniądze. Weźmiemy taksówkę i pojedziemy do MBK. Pojedziemy. Co chcesz. Kupię sobie co chcę. Ewentualnie pozwiedzamy w koło. O. Ej, tak. Ty, ja będę miał tyle materiału, że ja się tak zastanawiam, może daily vlogi zrobić? Grzesiu, Grzesiu by się cieszył, Grzesiu. Jest co to nagrywać. Jest, jest. Ale nie, no na maksa będę tak robił, że dwa odcinki w tygodniu, jak podróżuję. Ja żeby to też... powiedzieć dwa dziennie, bo ja nie. Ja myślałem, dwa dziennie robić. Dwa dziennie to pająk, też pozdrawiamy, za chwilę się będziemy widzieć. Znaczy nie za chwilę, za kilka dni. Dupa spocona. Nie jedzie, co ty, za mnie jedzie. Chciałem sobie przejechać, wariaty jesteście, co? It's all the same, when you talk, you pop. Same, I always same. Polo kupuje AirPodsy. No, same, nie gra. Do not touch this, cancel. Nie lubię sushi. Siedzi sobie taki dudek. Niestety w klatce siedzi sobie. To są właśnie uroki Azji. Jest. Warsztat jakiś, garaż. Mieszkają tam na półpiętrze. No, trzeba lubić takie klimaty. Trzeba lubić, nie? My lubimy takie klimaty, Polo? Ja lubię klimaty, ale nie lubię, jak ptaki są w klatkach. No. Ale nic nie zrobisz, no nie powiesz mu... No nie zrobisz. Wypuść, tak? Choć powiesz, ty masz psa w domu na łańcuchu. No ja też, w Chinach byłem, ten, poza tym taki ptak już jest przyzwyczajony do tej klatki. A ładnie wyczyścił, umył, posprzątał. I nawet jeśli wypuściłby tego ptaszka, to on zginie. Najlepiej nie łapać, no ale jak nie ma, jak jest popyt, to jest podaż, nie? Tak to wygląda, a my? Powiedz coś, Polo, uśmiechnij się. Stacja Kuala Lumpur, moi drodzy, popularna, już to mówiłem u mnie na kanale. Przyjeżdżacie, wsiadacie sobie w pociąg i 12 godzin jesteście na północy w Chiang Mai. A czy pojedziemy do Chiang Mai? Zobaczymy. A jak będzie finansowo? Bo ja to nie tak jak te goście tutaj. Gdzie on jest? Zgubił się. Nagrywa coś. Ja oni to wiecie. YouTuberzy miliony zarabiają. To se mogą podróżować. Żartuję. Thank you.
aż się dziwię. 11:20, Kaosan milknie. Tego jeszcze nie było. Ale już dziwna cisza taka. I kochani, tym miłym akcentem chciałbym zakończyć, miłym albo niemiłym troszkę. No, wydaje mi się, że mogłoby to potrwać dłużej, gdzieś do 12 co najmniej, albo do pierwszej. Było tak zawsze, że do rana się bawiło. No ale cóż, dobre i to. Chciałem podziękować za oglądanie i zaprosić do oglądania następnego odcinka, który już niebawem. Postaram się ponagrywać troszkę pola, jak on pracuje zza pleców. Zobaczycie od kuchni, jak wygląda praca youtubera. Trochę spędzimy ze sobą czasu, także będę miał szansę na zobaczenie i pokazanie wam, że to nie jest takie proste, jak się wydaje. I życzę dobrej nocy albo dobrego dnia. Pozdrawiam.